Jest 18.30, Ilona Januszewska, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie informacji. Jak nie drzwiami, to oknem. Opozycja znów próbuje zdestabilizować sytuację w kraju. Koalicja Obywatelska, Lewica i Konfederacja chcą odwołania Jarosława Kaczyńskiego. Na dzień przed szczytem Unii Europejskiej Berlin zmienia dotychczasową narrację. Warszawa i Budapeszt bliżej porozumienia z Brukselą. Krzywa zachorowań znowu w górę, święta pod znakiem koronawirusa. W Wielkiej Brytanii pojawiły się pierwsze problemy ze szczepionkami. Ale najpierw polityka. Opozycja żąda odwołania z funkcji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Głosowanie w tej sprawie ma się odbyć dziś wieczorem. Przenosimy się do Sejmu. Tam jest Magdalena Bałkowiec. Witaj. Powiedz, o co konkretnie chodzi. Dobry wieczór. Politycy opozycji mają za złe Jarosławowi Kaczyńskiemu, który sprawuje nadzór nad służbami, że nie zapanował nad spokojem publicznym, a wręcz podsycał napięcie. Chodzi o bezprawne ich zdaniem interwencje policji podczas ostatnich protestów strajku kobiet. To Jarosław Kaczyński bezpośrednio odpowiada za to, że w momencie, kiedy lewicowi demonstranci atakowali kościoły, miejsca kultu, służby bezpieczeństwa, policja przyglądała się temu biernie. Jego działania były skrajnie nieodpowiedzialne. Jego działania były nastawione na podgrzewanie emocji społecznych. Nie wypowiadał się dziś także Andrzej Rozenek z Lewicy i Konrad Frysztak z Platformy Obywatelskiej. Chciałem zapytać, jak pana zdaniem zwykły Kowalski, idący po ulicy, ma rozróżnić, czy ma do czynienia z bandytą, czy z policjantem? Jeżeli człowiek w cywilu wyciąga pałę teleskopową i leje tego niewinnego obywatela tą pałą po rękach, po nogach i po głowie, to jest to policjant czy bandyta? Kto wysłał biuro operacji antyterrorystycznych przeciwko protestującym i dziennikarzom? Kto zdecydował o tym, że byli oni nieumundurowani i mieli dyspozycję wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego, nieadekwatnych do sytuacji, czyli pałki teleskopowe, którymi bili na oślep? W obronę działania policji wziął natomiast szef MSWiA oraz komendant główny policji. Działania policji są spowodowane jedynie ograniczeniami o charakterze pandemicznym, które są w całej Europie, w całej Unii Europejskiej, która jest nam wszystkim tak bardzo bliska, w całym cywilizowanym świecie. Wszędzie są wprowadzone daleko idące rygory, ponieważ zasada dystansu społecznego, niegromadzenia się nadmiernego w jednym miejscu dużej grupy osób, to podstawowe zasady, które chronią naszych obywateli przed rozprzestrzenianiem się pandemii. My nie jesteśmy stroną tego konfliktu. My nie jesteśmy stroną tego konfliktu, chociaż znaleźliśmy się w samym centrum tego coraz głębszego podziału społecznego. Natomiast zapewniam wszystkich państwa i wszystkich Polaków, że nadal jesteśmy waszą policją. Czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Jedno jest pewne, aby ten wniosek o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego został przyjęty, potrzeba głosów co najmniej 231 posłów. Tyle na ten temat. Magdalena Bałkowiec, dziękujemy za relację. Tymczasem Ministerstwo Spraw Zagranicznych interweniuje w sprawie ataków na polskie sklepy w Holandii. Do dwóch podpaleń doszło wczoraj. Dziś zapłonął kolejny obiekt. Łączymy się z wiceszefem MSZ po drugiej stronie, Szymon Sękowski-Welsenk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Wystosowaliście państwo pismo do ambasady Niderlandów. Czego konkretnie oczekujecie? To nie pismo, tylko interwencja. My kanałami dyplomatycznymi skontaktowaliśmy się z panią ambasador. Przekazaliśmy swoje zaniepokojenie z jednej strony, z drugiej strony oczekiwanie pilnego i rzetelnego śledztwa w tej sprawie, a także zapewnienia opieki polskim obywatelom.
Warto tutaj zaznaczyć, że sklepy te nazwane są sklepami polskimi, ponieważ oferowane są w nich polskie produkty. Ich właścicielami najczęściej są obcokrajowcy. To popularny taki model sprzedaży właśnie w Królestwie Niderlandów. Natomiast klientami bardzo często tych sklepów są Polacy, zainteresowani polskimi produktami. A więc niektórzy wskazywali, że interweniujemy w sprawie sklepów, których właścicielami nie są Polacy, ale ich klientami są właśnie nasi obywatele. Zapewnienie ich bezpieczeństwa jest dla nas priorytetem, dlatego z jednej strony interwencja w ambasadzie, z drugiej strony działalność naszych służb konsularnych na miejscu, które odpowiedzialne są za zapewnienie opieki naszym obywatelom. Szymon Sękowski-Welsenk, wiceminister spraw zagranicznych. Bardzo dziękujemy za te informacje. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się. Prowokacje w Krainie Wiatraków mogą być spowodowane raportem przedstawionym w poniedziałek przez polityków Solidarnej Polski. Przedstawiciele ugrupowania zamieścili w nim fakty dotyczące łamania przez Holandię praworządności. Pod dokumentem podpisał się też PiS. Skończyły się czasy, że to my jesteśmy rozliczani, że to my jesteśmy chłopcami do bicia. My także przyglądamy się innym, przyglądamy się w tym raporcie wszystkim państwom członkowskim. Teraz rozpoczynamy od Holandii, bo są ku temu podstawy. To wypowiedź z początku tygodnia. Dziś natomiast trwa kolejny dzień dyskusji na temat przyszłości budżetu Unii Europejskiej. W ciemnym dotąd tunelu pojawiło się jasne światełko nadziei. Miało być weto, ale wszystko wskazuje na to, że jednak będzie kompromis. Polska i Węgry wstępnie zaakceptowały nową propozycję Berlina. Mówił dziś o tym Jarosław Gowin. Szef porozumienia szczegółów jednak zdradzać nie chciał. To są bardzo ważne momenty w historii Polski, w historii Europy. Jako porozumienie jednoznacznie stawiamy sprawę. Weto to jest ostateczna ostateczność. Postawa wicepremiera Gowina znalazła poparcie wśród części polityków opozycji. Dlatego wspieramy Jarosława Gowina w tych działaniach, aby w Zjednoczonej Prawicy przeprowadził projekt taki, żeby nie wetować budżetu marzeń, tylko jak najszybciej ratyfikować środki, które pochodzić będą z Funduszu Odbudowy. Krytycznie ostatnie posunięcia Zjednoczonej Prawicy ocenił szef PO Borys Budka. Premier Węgier małego europejskiego kraju przyjeżdża do Polski i mówi, co Morawiecki będzie miał mówić na szczycie. I pokazuje Kaczyńskiemu, że kompromis niemiecko-węgierski może zostawić Polskę głęboko w tyle. Głos w sprawie ewentualnego nowego porozumienia w kwestii budżetu zabrał dziś minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański. To lepsze porozumienie jest oczywiście możliwe pod warunkiem spełnienia polskich oczekiwań w tej sprawie, które były przedstawiane w polskim Sejmie, w tej komisji, ale także naszym partnerom w Unii Europejskiej przez ostatnie 2 lata. Pośrednio prezydencja niemiecka przyznała nam rację, dokonując zmian dokładnie w tych punktach tego rozporządzenia, na które zwracaliśmy uwagę od początku. Początek szczytu jutro. Rozmowy wciąż trwają. Ten temat także w programie Dziennikarski Poker. Zaprasza Dorota Kania. Początek już za kilkanaście minut. Co się stanie w czwartek w Brukseli? Czy powinniśmy się zaszczepić na COVID-19 oraz gdzie jest Konfederacja? O tym między innymi porozmawiamy dziś z panem doktorem Jerzym Targalskim. Dziennikarski Poker, godzina 19. Ministerstwo Zdrowia nie ma dobrych wieści. Krzywa zachorowań na COVID-19 znów w górę. Testy potwierdziły nieco ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. Walkę z patogenem przegrało 568 osób. Od początku pandemii zmarło w Polsce już 21 160 pacjentów zainfekowanych koronawirusem. Znany i lubiany lekarz, pan dr Michał Sutkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za znany i lubiany. Dzień dobry wieczór państwu. Bardzo proszę. Panie doktorze, do świąt coraz bliżej. Ostatnie dane nie napawają optymizmem. Jakie scenariusze brane są pod uwagę? Dalszy wzrost zachorowań czy jednak powolny spadek? No, mamy taką tendencję plateau, taką stałą mniej więcej od 2-3 tygodni. Myślę, że będzie ona powoli oscylować przy mniejszych wartościach, ale będzie ten proces bardzo wolno się odbywał.
Pamiętajmy o tym, że 2/3 zachorowań zależy od nas, więc ta tendencja też bardzo zależy od nas. Patogen cały czas krąży wśród nas. Ludzie nie zgłaszają się na testy. Rodzi to liczne niebezpieczeństwa. Co zrobić i jak wpłynąć na ich świadomość, aby jednak zgłaszali się do lekarza? Świadomość można tylko budować przez szczepionkę wiedzy. My tą świadomość w ten sposób budujemy cały czas. Musimy apelować poza wiedzą także do odpowiedzialności i solidarności. Wiedza, odpowiedzialność, solidarność. WOS, wiedza o społeczeństwie. Bardzo dziękujemy, dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa. Małe problemy pojawiły się dziś na Wyspach Brytyjskich. Podawana od wczoraj szczepionka okazała się szkodliwa dla alergików. Większość osób nie uskarża się jednak na żadne niekorzystne działanie specyfiku. Wielka Brytania kontynuuje program masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. W całym kraju lekarze i zespoły medyczne są szkolone w podawaniu leku wyprodukowanego przez Pfizer-BioNTech, a pierwsi pacjenci uspokajają malkontentów, którzy obawiają się efektów ubocznych. Byłam trochę zdenerwowana, ale jesteśmy doświadczeni w podawaniu szczepionek i przeszliśmy bardzo dużo treningów w tym zakresie. Po prostu pierwszy raz wszystko jest bardzo intensywne, ale ogólnie wszystko idzie bardzo sprawnie. Nie miałem żadnej ubocznej reakcji. W tej chwili nic nie czuję. Nie ma żadnego problemu. Dostępna w Zjednoczonym Królestwie szczepionka musi zostać podana każdej osobie dwukrotnie w 3-miesięcznym odstępie, aby wykazywała skuteczność. Dlatego rząd Wielkiej Brytanii we współpracy ze specjalistami podkreśla, że nie można obecnie mówić o zniesieniu żadnych obowiązujących obostrzeń. Chcę wyraźnie podkreślić, w ciągu następnych 3 miesięcy nie będziemy mieli wystarczającej ochrony przed koronawirusem. Przechodzimy przez najtrudniejszy okres w roku pod względem infekcji dróg oddechowych i najtrudniejszy rok dla służby zdrowia. Zniesienie obostrzeń jest w tym momencie naprawdę przedwczesne. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik francuskiego rządu Gabriel Attal, który przypomniał, że pandemia nie zakończyła się na etapie drugiej fali. Istnieje ryzyko trzeciej fali koronawirusa. Są kraje na świecie, które obecnie przez nią przechodzą, na przykład Stany Zjednoczone czy niektóre kraje azjatyckie. Francuzi zdają sobie z tego sprawę, dlatego jasne jest, że będziemy zawsze podejmować decyzje, które będą konieczne, aby chronić zdrowie naszych obywateli i zapewnić, że w naszym kraju będzie jak najmniej ofiar tej choroby. Wprowadzona w Wielkiej Brytanii na szeroką skalę szczepionka Pfizera nie uspokaja wszystkich Europejczyków. Pytani o zdanie w tej sprawie mieszkańcy Berlina uważają, że decyzja Borisa Johnsona może być próbą zjednania przychylności społeczeństwa, które utracił w wyniku przedłużającego się Brexitu. Ujmijmy to tak. Pan Johnson używa szczepionki do tego, aby się wyróżnić i móc powiedzieć: hej, zobaczcie, wyjście z Unii Europejskiej ma swoje zalety. Jesteśmy od was szybsi o 2 miesiące. Ale to działa jak miecz obosieczny. Wszystko może się przeciw niemu obrócić. Dopiero za 2 lata będziemy wiedzieli, kto miał rację. Więc zobaczymy. Myślę, że jest za wcześnie, aby podawać ludziom pierwsze szczepionki. I szczerze mówiąc, ja jej nie przyjmę. Wolę poczekać, ponieważ na dłuższą metę nie wiemy, co się wydarzy. Nie jest za szybko. To jest dokładnie to, co należy robić. To samo powinni robić Niemcy. Masowe szczepienia stanowią jedno z największych wyzwań logistycznych w historii naszych czasów ze względu na specyficzne warunki dystrybucji leku, który musi być przechowywany w temperaturze nawet do minus 80 stopni Celsjusza. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Przenosimy się do świata gier. Już jutro premiera nowego produktu firmy CD Projekt Cyberpunk 2077. To jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów tego roku. Fabuła utrzymana jest w klimacie mrocznego, futurystycznego miasta. CD Projekt to polski producent i wydawca gier wideo. Dzięki serii o Wiedźminie zyskał miliony fanów na całym świecie. Czy Cyberpunk 2077 spełni ich oczekiwania? Pierwsze recenzje są niesłychanie pochlebne, natomiast pierwsze wrażenia graczy są zróżnicowane. Jedni są niesamowicie zachwyceni, drudzy troszkę zawiedzeni. Pamiętam tylko zimno, ciemność i strach. Cyberpunk 2077, podobnie jak Wiedźmin, jest grą z gatunku RPG. Gracz wciela się w jedną z postaci i wykonuje różne misje, które napędzają fabułę. Największym atutem gier CD Projektu jest fabuła. Czyli same przygody, które gracz napotyka w grze, wiele misji, tak zwanych misji pobocznych. I to jest ogromna przewaga CD Projektu nad innymi studiami. To jest jak z książką.
Książka może być taka dopieszczona, z fajnymi postaciami, wyrazistymi, fajne dialogi, osadzona w fajnej atmosferze i właśnie mniej więcej tak jest produktami CD Projektu. Ludzie się dowiedzieli, hej, tam gdzieś na końcu świata jest taki mały kraj Polska i tam jest taka firma, która robi takie fantastyczne gry. Do kogo adresowany jest Cyberpunk 2077? Odpowiada producent gier Michał Gębicki. Cyberpunk jest grą, którą może zagrać każdy. Jest jak z dobrym filmem. Tutaj po prostu każda osoba, która chce przeżyć przygodę, znajdzie coś w tym tytule dla siebie. Choć pierwsze recenzje są różne, wszystko wskazuje na to, że nowa polska gra odniesie sukces na całym świecie. Dominik Gajda, Telewizja Republika. I oby tak się stało. To wszystko na dziś. Za chwilę jeszcze sport i pogoda. Więcej informacji na naszej stronie telewizjarepublika.pl. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.